grał ze mną ostro. Jedziemy, panie Mateuszu. A dlaczego tak, panie Mateuszu? A dlaczego tak ostro? I co ja mam z tym zrobić? Tego nie pamiętam, panie Mateusz, a pan ode mnie wymaga jakiś ekwilibrystyk. No, panie Piotrze, wyjechał pan z tym RD ni w 5, ni w 9. Wydaje mi się, że mam piona. Ale może mi się tylko wydaje. Oczywiście jest to pion niepełnowartościowy, niepełnosprawny. Bronię się. Nie odpowiadam na pytania, mam problemy. Niby mam piona, niby mam parę gońców. No ale mogę zroszować. Zroszować zawsze mogę. Roszada likwiduje część problemów. Oj, teraz dopiero mam problem. Ale zostawiam izolowanego pionka. Mogłem bić i konisiem. Teraz już mam dobrą pozycję. Bo hetmana nie ma jak wygnać z tego pięknego pola. Ostatnio pan Mateusz mnie złomotał i nie dorżnął. No nie no. No tak nie można grać. A co z tym koniem? A co z tym pionem? Będę miał dwa. No będę miał dwa kusi. Nie ma koń G4. Nie, nie, nie.
Bronię się. Bronię się. Teraz biję. Nie wiem, czym jeszcze. Nie grozi mi mat. Nabicia w przelocie nie gram, ale gram na centralizację hetmana. Ale gram na centralizację hetmana. Oj, chciałem zająć. Oj, panie Mateuszu, tym razem pan mnie tak nie ćwiczył. Panie Mateuszu, nie ma powodu grać gońcem na B4. Chociaż obrona Bogolubowa nie jest zła. Żebym wiedział, jak pan gra Bogolubowa. Tu trzeba bić na C3. Niestety trzeba bić na C3. No bo teraz już jest bez piona. A tu bijemy gońcem, żeby nie zdwajać pionów. B4 każe grać. Ale B4 to trzeba znać, policzyć. E3 jest dobre. Znowu nie B4, tylko zasłaniamy. Trzeba zruszować. I goniec D4. To oczywiście można bić skoczkiem na D4, ale jest dodatkowo izolowany pion na D5. Wiadomo, że B4 najlepsze. Znowu wiadomo, że B4 najlepsze, ale piona można wziąć, ponieważ na wieża D8 mamy E4. I B4 zagramy za chwilę. Tu hetman C4. Wieża B4 można grać albo wieża D4. I wieża D4 najlepszy ruch. Tam groziło B5 z drugiej strony. Tu można bić pionem, a można bić i wieżą. Nie wiadomo, czym lepiej. Według komputera o jeden pion więcej, 5 do 4, no ale to... A teraz oczywiście pionem i nie gramy nabicia w przelocie dzisiaj. Grozi mat, a tu pan się słusznie poddał, bo dałbym szacha jeszcze tu i gdziekolwiek król idzie, w następnym ruchu miałem grać nie H4, tylko tu. Ponieważ to całkowicie likwiduje kontrę, H4 zdąży zagrać.